Akt oskarżenia był odczytywany przez 5 godzin. Powstał on na podstawie informacji zgromadzonych przez śledczych w 72 tomach akt. Podejrzanemu został postawiony zarzut zamordowania 17 osób, z czego tylko jedno zabójstwo nie było dokonane na tle seksualnym. Ofiarami było 14 kobiet i trzech mężczyzn w wieku od 6 miesięcy do 79 lat. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Leszek Pękalski, tak zwany „wampir zbytowa”, uważany przez wielu jako fenomen i największa zagadka powojennej kryminalistyki. Choć został oficjalnie oskarżony o morderstwo 17 osób, to w trakcie wielokrotnych zeznań przyznał się do popełnienia aż 67 zbrodni. Na wiele z nich nie ma twardych dowodów, choć. Leszek opowiada o nich z takimi szczegółami, że śledczy są niemal pewni, że mówi prawdę. Schemat działania był praktycznie zawsze taki sam. Uderzenie ofiary młotkiem w głowę i gwałt, zazwyczaj już pośmiertny. Czy Leszek Pękalski rzeczywiście jest chorym umysłowo człowiekiem, który w chwili mordowania jest niepoczytalny? A może to świetny aktor, który doskonale zdaje sobie sprawę z popełnionych czynów? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka o jednym z najsłynniejszych polskich morderców. Celina Pękalska od najmłodszych lat pracowała w PGR-ze. Zajmowała się wypasaniem krów. Była prostą kobietą. Mówiono, że w piciu i przeklinaniu przerastała niejednego mężczyzna. Nie dbała o siebie, a tym bardziej o dom. Sąsiedzi wspominali, że myła się tylko od święta, od wielkiego dzwonu. Mieszkała z matką, nie miała męża, choć często wdawała się w niezobowiązujące romanse, które zazwyczaj kończyły się ciążą. W lutym 1966 roku urodziła bliźniaki, leszka i Kasię. A kilka lat później na świat przyszła córka Marta i syn Karol. Choć mieszkała w jednym mieście z ojcami swoich dzieci, to nie poczuwali się oni do opieki nad nimi. Ojcem leszka i Kasi był Kazimierz, który miał już żonę i dzieci i nie zamierzał zakładać nowej rodziny. Pozostałą dwójkę Celina poczęła z upośledzonym sąsiadem, który sam potrzebował opieki. Gdy kobieta była w pracy, dziećmi zajmowała się jej mama. Jednak nie była to babcia, jaką można sobie wyobrazić. Tak samo jak córka, nadużywała alkoholu. Nie okazywała uczuć wnukom, nie mówiła miłych słów, nie przytulała. Dzieci często chodziły głodne, brudne i zziębnięte. W ich domu nie obchodzono urodzin, imienin czy świąt. Najmłodsi nie dostawali prezentów. Czasem jedynie dostawały w szkole czekoladę lub paczkę wafelków. Kasia i Leszek bali się pijanej mamy i babci. Gdy widzieli, że sięgają po alkohol, uciekali za stodołę i czekali, aż kobiety zasną. Dopiero wtedy wracali do domu i szli spać. Leszek miał dobry kontakt z siostrą, choć w domu to on był gorzej traktowany. Często był wyrzucany z domu, musiał spać na dworze, bo bał się do niego wrócić. Codziennością było bicie pasem lub kijem. Celina nie była dobrą matką, ale babcia była jeszcze gorsza. Szczególnie nie lubiła Leszka. Była dla niego wredna. Kasia była spokojna, zdystansowana, trzymała się raczej z boku. Całkowite przeciwieństwo jej brata bliźniaka, który ciągle musiał coś zmajstrować. Znęcał się nad zwierzętami, potrafił kopnąć psa czy kota, a widok zabijanych kur narosu sprawiał mu przyjemność. Chłopiec był lekko opóźniony umysłowo, bywał nieznośny. Może była to obrona przed kolegami, którzy dawali mu w kość? Wyzywali go, chodzili za nim i krzyczeli – głupi Lesio. Wiedzieli, że nikt nie stanie w jego obronie. Cała czwórka rodzeństwa krążyła po różnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Kiedy Leszek miał sześć lat, matka oddała go do domu pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych. Mieszkał tam 5 lat, jednak placówkę zamknięto, więc mały Leszek został przeniesiony do Przetocka, do ośrodka prowadzonego przez siostry zakonne. Próbowano posłać go do przedszkola, później do szkoły, jednak Leszek miał duże problemy z nauką, przez co nie został przepuszczony do następnej klasy. Był trudnym dzieckiem, upartym i niegrzecznym. Ciężko było go zdyscyplinować. Nie potrafił się zaklimatyzować, w czym nie pomagały mu inne dzieci, które dokuczały mu. Chłopak przebywał w tym ośrodku tylko kilka miesięcy, ponieważ Cecylia napisała list do siostry przełożonej, by Leszek wrócił do domu, gdyż niczego się tam nie nauczy. Dla Węgalskiego był to jednak najpiękniejszy okres w jego dotychczasowym życiu. Przebywały tam dzieci z gorszymi schorzeniami, więc nie czuł się gorszy. Po raz pierwszy ktoś o niego dbał, karmił go, przytulał. Potem zmieniał jeszcze kilkakrotnie placówki. Aż w końcu rozpoczął naukę w zasadniczej szkole zawodowej w Słupsku o profilu dopasowanym do jego obniżonego rozwoju intelektualnego. Po trzech latach Leszek kończy szkołę i może pochwalić się tytułem zawodowym Murasz-Tynkarz. Jego nauczyciele będą później wspominać, że Leszek uwielbiał geografię. Godzinami mógł wpatrywać się w mapy i w tempie ekspresowym zapamiętywać nazwy miast, państw czy przylądków. Z polskiego też był dobry. Potrafił pisać ciekawe prace, robiąc przy tym mało błędów. Leszek nie jest już małym chłopcem. Przez ostatni czas wyraźnie wydoroślał. Jednak nie wzbudzał w ludziach poważania, a bardziej litość, a czasami i obrzydzenie. Ubierał się niechlujnie. Rzadko się mył, dlatego odur skutecznie odstraszał od niego innych. Jego buzia zrobiła się okrągła, o ziemistym odcieniu. Miał krótkie, ciemne włosy, zazwyczaj przetłuszczone. Paznokcie wręcz czarne od brudu. W kącikach ust zbierała mu się ślina. W jego chłodnych, brązowych oczach miał lekkiego zeza. Chodził często przygarbiony, lekko pochylony do przodu. Poruszał się tak zwanym kaczym chodem. Za tym niepozornym wyglądem opóźnionego umysłowo mężczyzny skrywała się pewna tajemnica otóż Leszek miał pewną skazę. Od pewnego czasu obudził się w nim ogromny popęd seksualny, który ciężko mu było kontrolować. Podniecali go wszyscy i kobiety, i mężczyźni czasami i dzieci nie liczył się bieg, wygląd, czy nawet kalectwo. Ze wszystkimi chciał uprawiać seks. Nieważne gdzie, czy w parku, czy w lesie, czy na ulicy, pragnienie dopadało go nagle i musiał je zaspokoić niemal natychmiast. Proponował wtedy stosunek pierwszej, lepszej, napotkanej osobie. Największym marzeniem Leszka było znalezienie żony. Miał na tym punkcie taką samą obsesję, jak na punkcie seksu. Jednak było to wręcz nieosiągalne. Kobiety mu dokuczały, współczuły i unikały jak ognia. Pragnienie rosło, a wokół nie było żadnej chętnej dziewczyny, która by chciała się z nim kochać. Próbował znaleźć żony w biurze matrymonialnym. Wysyłał dziesiątki listów, jednak nie otrzymywał odpowiedzi. Prosił o pomoc w znalezieniu żony, rodziny, sąsiadów, a nawet księdza. Miał w końcu już 20 lat. Uważał, że to idealna pora, by się ożenić by mieć z kim chodzić na spacery i komu gotować obiady. W każdą niedzielę chodził do kościoła, klękał przed ołtarzem i żarliwie modlił się o to, by Bóg zesłał mu żonę. Jednak z jego modłów nic nie wyszło. Zwyzywał wtedy księdza, że żadnego Boga nie ma. Postanowił wtedy zmienić wiary i wstąpić do Świadków Jehowy. Postanowił też, że zamiast żony kupi sobie lalkę Dmuchaną, którą widział w jednym z katalogów. Wybrał największą jaka była, dał szwagrowi pieniądze, by mu ją kupił, jednak ten wydał wszystko na bieżące opłaty. To wie, czy ta lalka nie uratowałaby później kilku bezbronnych kobiet. Podobne problemy z nadmiernym popędem seksualnym miał brat leszka Karol. Chłopak podczas pobytu w internacie w Bytowie organizował akcje, gdzie wychowankowie uprawiali między sobą seks. Starsi zmuszali młodsze dzieci w wieku 11-12 lat do odbywania stosunków płciowych. Mieli wszystko zaplanowane. Po godzinie 22 w ośrodku zostawał tylko jeden wychowawca. Wytypowani pensjonariusze mieli go zagadywać podczas, gdy reszta brała udział w orgiach. Na szczęście, o tym, co się dzieje nocami w ośrodku, szybko dowiedziała się jedna z wychowawczyń. Zgłosiła ten fakt na policję. Tłumaczyła potem, że ciężko jest upilnować tyle dzieci. Dodatkowo w wielu ośrodkach dochodzi do takich sytuacji, ponieważ osoby opóźnione, upośledzone mają duży popęd seksualny. Leszek miał dobry kontakt z rodzeństwem. Dbał o nich, przytulał, pogłaskał, dawał na lody. Mężczyzna po ukończeniu szkoły zawodowej rozpoczął poszukiwania pracy. Jednak, jak się później okaże, jego CV nie będzie miało wiele pozycji. Na początku znalazł zatrudnienie w Toruniu. Przez pół roku pracował w przedsiębiorstwie budownictwa rolniczego. Kolejną destynacją Leszka był Górny Śląsk. To właśnie w Siemianowicach Śląskich podjął pracę w tej samej branży. W aktach sprawy można znaleźć informacje o tym, że mężczyzna został przeniesiony na inne stanowisko, gdyż napastował jednego z kolegów. Miał robić to bardzo natarczywie, wywołując tym śmiech jego współpracowników. Z Siemianowic przeniósł się do Katowic, a stamtąd trafił do huty Bajldon. Pękalski zawsze był kierowany do najprostszych prac. Wszyscy wiedzieli, że się obijał. Kalił co chwilę papierosy, znajdował sobie kryjówkę, gdzie mógł siedzieć i obserwować innych. Jego ostatni pracodawca skierował go na specjalistyczne badania lekarskie, nie omijając również poradni zdrowia psychicznego. Lekarz uznał go za niezdolnego do pracy, a komisja lekarska zakwalifikowała go do drugiej grupy inwalidzkiej. Przyznano mu nawet rentę tymczasową w wysokości 600 zł. Postanowił więc w 1987 roku wrócić do rodzinnych Osiek Pytowskich, gdzie przez kilka miesięcy mieszkał z matką. Ta zmarła w niedługim czasie. Pękarski będzie później mówił, że nie płakał za matką i za babcią, choć było mu trochę żal, bo to jednak rodzina. Na spotkaniach Świadków Jechowy poznał starszą kobietę, panią Nowakową. Mówił nawet do niej babciu. Kobieta zajęła się Leszkiem, pozwoliła mu u siebie zamieszkać, miał swój pokój, zapewniała mu jedzenie. Babcia Nowakowa zezna później, że wątpi w chorobę psychiczną Leszka i jego niezaradność. Często podczas wspólnego czytania Pisma Świętego mężczyzna czytał szybciej od innych, dodatkowo dobrze interpretował czytaną treść potrafił zapamiętywać i rozumieć. Zgłaszał się do odpowiedzi jako pierwszy, a jego wypowiedzi były logiczne i mądre jak u zdrowego człowieka. Wspominała o tym, jak zaniedbany był Leszek, jak bardzo nie dbał o higienę. Pomimo jej starań i namawiań, on nadal się nie mył. Gdy robiła pranie, musiała kijem wkładać jego ubrania do ośrodka pralki, bo brzdziła się dotykać ich rękami. Szczególne obrzydzenie odczuwała, gdy widziała jego majtki, które były ślizgie, mokre, pokryte śliską substancją. Zrozumiała, że musiał się onanizować. Próbowała z nim o tym rozmawiać, tłumaczyć, że to grzech, jednak żadne argumenty do niego nie przemawiały. Potwierdzi później, że był oszalały na punkcie seksu, aż piszczał za kobietami. O niczym innym nie rozmawiał jak tylko o tym, by znaleźć mu żonę. Próbował sam szukać wybranki serca, jednak były to zazwyczaj kobiety z niepełnosprawnością umysłową, które potrzebowały opieki całą dobę. Pierwszy raz Leszek Pękalski miał zamordować jeszcze w szkole zawodowej. Podczas trwających ferii zimowych zdecydował się pojechać do domu, jednak nie czuł się tam dobrze. Matka całymi dniami piła i tylko dopytywała się, kiedy już sobie pojedzie. Nie chciał dłużej się męczyć, więc trzy dni przed końcem ferii spakował torbę i pojechał na stację kolejową, gdzie kupił bilet do Torunia. Miejsce było nieprzypadkowe, ponieważ był już tam kiedyś na wycieczce szkolnej i zapamiętał, jak bardzo mu się tam podobało. Po dotarciu na miejsce poszedł coś zjeść, a później na spacer. Nie obchodziły go jednak tutejsze zabytki czy inne atrakcje. Największą jego uwagę zwróciły piękne kobiety, które co chwilę mijał. Każda jedna mu się podobała. Nieważne czy stara, czy młoda, czy gruba, czy chuda, wysoka, niska, jemu było wszystko jedno. Był wyjątkowo mocno podniecony. Wiedział, że to właśnie dzisiaj chce to zrobić pierwszy raz. Słyszał od kolegi z internatu, że seks z kobietą jest o wiele przyjemniejszy niż masturbacja. Siedząc na ławce, szukał wzrokiem idealnej kandydatki. Po paru minutach pojawiła się drobna, niewysoka blondynka. Zauważył, jak skręcała w boczną uliczkę. Podążał za nią, mijając kolejne kamienice. Jednak nagle do kobiety dołączył jakiś mężczyzna, przytulił ją i razem weszli do klatki. Pękalski był wściekły, trząsł się z nerwów. Zaczął gryźć rękę, by się uspokoić. Jego podniecenie jednak nie zmalało, wręcz przeciwnie. Było tak silne, że musiał sobie ulżyć. Wszedł do bramy i zaczął się masturbować, gdy nagle pojawiła się inna kobieta. Nawet się jej dobrze nie przyjrzał, tylko od razu zaczął krzyczeć w jej kierunku, że jest piękna i że chce się z nią kochać. A zaczęła się śmiać, co zdenerwowało Leszka. Schylił się po leżący koło schodów kamień i uderzył ją nim w głowę. Kiedy upadła na ziemię, zaczął ją dusić. Potem szybko rozebrał i zgwałcił. Odchodząc myślał tylko o tym, że kolega miał rację i rzeczywiście było lepiej. A jeszcze lepiej jest, gdy kobieta nic nie mówi, nie krzyczy, nie broni się. Podczas pracy w Toruniu prawie codziennie wyruszał na łowy w celu poszukiwania kobiet na szybki seks. Nosił przy sobie młotek, który kiedyś znalazł na wysypisku śmieci. Kolejną ofiarą Leszka prawdopodobnie była Beata, pracownica PKP. W drodze powrotnej do domu na jej drodze stanął Pękalski. Wyskoczył z zakrzaków. Nie zdążyła nawet krzyknąć, bo mężczyzna uderzył ją w głowę młotkiem. Uderzał dopóki kobieta nie straciła przytomności. Podciągnął jej spódnicę do góry i gdy już miał ją gwałcić, zobaczył dwóch mężczyzn idących z naprzeciwka. Był wściekły, że nie doszło do seksu, ale nie chciał ryzykować. Zdążył uciec w przeciwnym kierunku. Mężczyźni znaleźli zakrwawioną Beatę na poboczu. Wezwali pogotowie jednak, kobieta zmarła w drodze do szpitala. Oficjalną przyczyną zgonu było rozległe uszkodzenie mózgu, wynikające z zadawania licznych tłuczonych ran głowy. Leszkowi przypisuje się też zabójstwo Jolanty, pracownicy praktycznej pani, gdzie zajmowała się reparacją ponczoch. Przez kilka dni nieskutecznych łowów jego pożądanie było już nie do wytrzymania. Postanowił znowu zaczaić się w krzakach, by móc skutecznie zaskoczyć ofiarę. Jolanta wracała akurat z pracy. Leszek pojawił się nie wiadomo skąd i uderzył ją młotkiem w głowę. Próbowała krzyczeć, ale nikogo nie było w pobliżu. Z rąk wyleciały jej siatki z zakupami. Pękarski dla pewności zaczął ją dusić, odciągnął ją od ścieżki w kierunku torów w zarośle. Martwe już ciało rozebrał, obnażył jej piersi. Były dla niego tak piękne i podniecające, że zaczął jej gryźć, zostawiając na niej ślady zębów. Po stosunku było mu tak dobrze, że położył się obok niej i przykrył się jej kożuchem. O, mało co nie zasnął, po wszystkim pozbierał zakupy, które wypadły Jolancie, wybrał to, co mu potrzebne, a resztę wyrzucił. Ruszył w kierunku centrum. Na kożuchu Jolanty, który wziął ze sobą, zauważył ślady krwi, więc i jego musiał się pozbyć. Kobieta znajdzie później dwóch mężczyzn, którzy szli do pracy. Sekcja zwłok wykaże, że zmarła od uduszenia. Pękarski miał być odpowiedzialny również za morderstwo Władysława S. Spotkali się przypadkowo w zagajniku, gdzie Władek zajechał, by zrobić sobie przerwę w trasie, a Leszek czaił się na kolejną ofiarę. Mężczyzna poszedł do lasu za potrzebą, a pękalski cały czas go obserwował. Gdy Władek się zorientował, to Leszek krzyknął do niego, czy, cytuję, nie da mu dupy. Władysław zdenerwował się złożoną mu propozycją i uderzył go w twarz. Leszek nie spodziewał się ataku. Upadł na ziemię, po czym szybko wstał i wyciągnął z kieszeni scyzorek. Wbił władkowi ostrze prosto w brzuch. Uderzył ponownie, potem jeszcze raz. Mężczyzna zginął na miejscu. Leszek przeciągnął jego zwłoki dalej od jezdni, by nikt ich nie zobaczył. Obrócił ciało władka na plecy i przypomniało mu się, jak mężczyzna go uderzył w twarz. Ogarnęła go znowu nienawiść. Wyjął scyzorek i podciął mu gardło. Krzyczał przy tym, że to za wuja, za siostrę, za ojca, za całe zasrane życie Lesia. Zwłoki Władysława S. znaleźli po kilku dniach turyści ze Śląska, którzy zrobili sobie przerwę w wycieczce autokarowej. Policja podjęła akcje poszukiwawcze sprawcy. Były to poszukiwania na wielką skalę. Zrealizowano nawet materiał w magazynie kryminalnym 997, jednak nie znaleziono mordercy. Leszek przyznał się do zbrodni kilka lat później, choć na początku nikt nie chciał mu uwierzyć, że to właśnie on zabił Władka. Jednak był jeden szczegół, który mógł świadczyć o tym, że to Pękarski pozbawił życia mężczyzny. Leszek podczas zeznań mówił o pasku skórzanym, który musiał przeciąć, by móc zjąć spodnie z Władka po to, by go zgwałcić. Policjanci po zapoznaniu się z taśmami z wizji lokalnej znalezienia zwłok, Potwierdzili, że rzeczywiście pasek od spodni Władka był przecięty z tyłu. Pękalski gustował też w starszych paniach. Obserwował jedną przez jakiś czas, śledził ją, gdy wracała do domu, policzył, w którym mieszkaniu mieszka, i postanowił do niej pójść. Kobieta otworzyła mu drzwi, bez pytania, kto to poradził sobie z nią bez najmniejszego problemu. Złapał za szyję, lekko przydusił. Kobieta osunęła się na podłogę, nim zdążyła cokolwiek pisnąć. Poleciała jej krew z nosa. Spędził w jej mieszkaniu kilka godzin. Zrobił sobie coś do jedzenia, poszperał w szufladach, o dziwo nie zgwałcił kobiety. Rozebrał ją i patrzył na jej pomarszczone ciało, czasem dotykając. Lękarski przyznał się później do zamordowania staruszki. Dodał, że oprócz niej w tym okresie zabił jeszcze jedną kobietę. Miała to być Danuta, której ciała nie odnaleziono do dzisiaj. Cała ona do domu z urodzin syna, miała do pokonania tylko 100 metrów. Pękalski wybiegł z krzaków, uderzył ją kamieniem w głowę, zawlókł jej ciało na teren opuszczonej budowy i uderzył jeszcze kilka razy jej głową o posadzkę. Zacisnął ręce na gardle, udusił, a na końcu zgwałcił. Danuta była poszukiwana przez bliskich i policję przez wiele lat. Śledztwo w końcu zostało umorzone. Leszek potrafił dokładnie opisać, w co kobieta była ubrana, z którego domu wyszła i o której. Choć Pękarski dokładnie opisywał, gdzie ukrył ciało, to nie było w tym miejscu żadnych śladów zabójstwa. Na terenie opuszczonej budowy, w którym miał zgwałcić Danutę, postawiono domki szeregowe, więc możliwe, że ciało kobiety zostało zabetonowane i nigdy się nie odnajdzie. Jednym z głośniejszych morderstw, za które miał być prawdopodobnie odpowiedzialny Leszek. To zabójstwo trzynastoletniej Małgosi z Papowa. W piątek 11 listopada 1988 roku dziewczynka szła jak zwykle do szkoły. Tym razem sama, bez towarzystwa, koleżanek i siostry, ponieważ w ostatniej chwili zmieniono jej plan lekcji. Do przejścia miała ponad kilometrową leśną drogę łączącą wieś Papowo z przystankiem PKS. W domu miała być około 15. Kiedy nie zjawiła się po przyjeździe ostatniego autobusu, zaniepokojeni rodzice zgłosili zaginięcie córki na policję. Niestety mogli liczyć głównie na siebie, ponieważ większość policjantów wyjechała na obchody święta niepodległości w Gdańsku. Padający przez cały dzień deszcz nie ułatwiał poszukiwań. Ciało dziewczynki zostało znalezione 24 godziny później. 230 metrów od przystanku autobusowego, na którym miała wysiąść. Małgosia została zgwałcona i uduszona. Miała poobijane ciało, z bólu nadgryzała palce. Pękalski przyznał się do zamordowania gosi. Pokazał w trakcie wizji lokalnej, gdzie ją zaatakował, opowiedział, co jej zrobił, jednak nie mógł przypomnieć sobie, gdzie ukrył zwłoki. Wspominane obrazy na nowo go podniecały. Po zabójstwie miał jeszcze przez dwie godziny błąkać się po lesie. Następnie wrócił na miejsce zbrodni, by sprawdzić, czy dziewczynka na pewno nie żyje. Spokojny wyszedł na szosę i autostopem dotarł do Słupska. Sąd później uniewinni Leszka od tego zarzutu, uznając wyjaśnienie oskarżonego za niewiarygodne. Jednak policjanci, którzy go przesłuchiwali, byli pewni, że to on stoi za śmiercią Gosi. Podczas zeznań mówił o takich szczegółach, które nie były ujawniane publicznie, ponieważ były zbyt drastyczne. Nie mógł więc wiedzieć o nich ktoś, kto nie popełnił tej zbrodni. Najmłodszą domniemaną ofiarą Leszka Pękalskiego miała być sześciomiesięczna Marta z Białego Stoku. Zdarzenie to miało miejsce 6 lutego 1990 roku. To był zimny, śnieżny dzień. Leszek przyjechał tutaj pierwszy raz. Pokręcił się po mieście, zjadł coś w barze, był na bazarze przy ulicy Bema. Gdy szedł jedną z ulic, poczuł, że ma erekcję. Wiedział, że musi coś z tym zrobić. Musi sobie ulżyć, bo samo nie przejdzie. Jego uwagę przykuł wózek stojący pod sklepem warzywnym. Przez głowę przeszła mu myśl, że może dzieckiem się pobawi. Podszedł do wózka, odblokował hamulec i szybkim krokiem oddalił się w przeciwnym kierunku. Zaczął prawie biec. Dyszał ze zmęczenia, strachu, ale i podniecenia. Zdecydował, że wyjmie dziecko z wózka i włoży je do swojej torby, by nie zwracać na siebie uwagi. Dziewczynka była malutka, więc bez problemu zmieściła się. Ruszył w kierunku ulicy angielskiej, gdzie zauważył stary budynek. Zimą nikt tam nie zaglądał. Zdecydował się, że pobędzie tam trochę z małą Martą. Wyjął ją z torby, potem ze śpiwora, zjął śpioszki. Była taka malutka. Położył dziewczynkę na zimnej posadzce i patrzył. Uśmiechał się tylko co chwilę sam do siebie. Po dwóch dniach niemowlę znalazł przypadkowy przechodzeń. Marta zmarła z powodu wychłodzenia organizmu. Doszło do rozległego zapalenia płuc. Jednak do gwałtu nie doszło. Na zwłokach dziewczynki nie zabezpieczono nasienia, nie stwierdzono obrażeń organów płciowych. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań Sprawcy nie znaleziono. Kilka lat później do morderstwa Marty przyznał się Pękalski. Opowiadał, że był w Białym Stoku w tym czasie. Podczas wizji lokalnej pokazywał śledczym, jak to było, jakimi ulicami uciekał z wózkiem, gdzie go porzucił i w końcu gdzie zaniósł dziecko. Później jednak Pękalski odwołał swoje zeznania. Prawdopodobnie usłyszał, jak traktuje się osadzonych skazanych za przestępstwa dokonanych na dzieciach. Bał się więc linczu i krzywdy, jaka mogła go spotkać ze strony współosadzonych. Mimo że Pękarski nie został skazany za to morderstwo, to zeznań świadków wynikało, że był widziany we stoku. Resopis się zgadzał, mówili, że był zaniedbany i miał charakterystyczny kaczy chód. 40-letnia Bernadetta jest jedyną ofiarą Leszka, która przeżyła spotkanie z nim. W 1992 roku w Osiekach kobieta wracała do domu polną drogą. W pewnym momencie zauważyła, że ktoś za nią idzie. Mężczyzna ubrany był w beret i gruby sweter. Poruszał się w specyficzny sposób i dziwnie wymachiwał rękami. Bernadetta zapytała się go, czego od niej chce. Ten tylko wykrzyczał, że ją zamorduje. Leszek rzucił się na nią, zaczął bić, a następnie zgwałcił. Prawdopodobnie przed śmiercią uratowało ją to, że udawała martwą. Pękalski nie lubił, gdy ofiary krzyczały. Bernadetta wiedziała, że to był Leszek. Znała go, ponieważ mieszkał w sąsiedniej wsi. Po kilku dniach po namowie koleżanek zgłosiła się na policję. Funkcjonariusze schwytali Leszka i umieścili w areszcie. Za napad i gwałt w listopadzie w 1992 roku skazano wówczas Pękalskiego na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Mężczyzna nie trafił jednak do więzienia, ponieważ sąd orzekł, że w trakcie popełnienia przestępstwa Leszek był niepoczytalny, Pękalski cieszył się z otrzymanego wyroku. Wolnością jednak nie cieszył się zbyt długo, bo miesiąc po wyroku z listopada 1992 roku został zatrzymany pod zarzutem morderstwa Sylwii R. Był czerwiec 1991 roku, kiedy do komendy w bytowie zgłoszono odnalezienie zwłok 17-letniej Sylwii Zdarskowa. Ciało dziewczyny w lesie przy drodze odkryli jej rodzice. Poszukiwanie rozpoczęli, bo byli zaniepokojeni tym, że ich córka długo nie wraca z praktyk w sklepie spożywczym. Leżała na skraju lasu niedaleko szosy. Leszek Pękalski swoją ofiarę poznał w sklepie dzień przed zabójstwem. Dziewczyna zlitowała się nad nim, widząc jego lekkie upośledzenie. Pozwoliła zrobić mu zakupy na tzw. kreskę. Następnego dnia przyniosła mu jedzenie do lasu, gdzie Leszkowi zdarzało się czasami nocować. Pękalski zaczął opowiadać jej o swoich problemach. Gdy zaproponował jej małżeństwo i seks, ona odmówiła i chciała uciekać. Uderzył ją na tyle mocno, że zabił, a potem zgwałcił. Pękalski w rozmowie z Edwardem Miszczakiem powie, że gdyby zgodziła się na seks, to nie byłoby zabójstwa. Śledztwo w sprawie morderstwa utknęło w martwym punkcie. Jednak w grudniu 1992 roku zatrzymano Leszka pod zarzutem zamordowania 17-letniej Sylwii. Udało się dotrzeć do tożsamości zabójcy przez przypadek. Policja przed zamknięciem śledztwa starała się zawęzić krąg podejrzanych. Udało się też stworzyć biegły portret pamięciowy mordercy. Sprawcą miał być brutalny i niezaspokojony seksualnie mężczyzna. Pewnego dnia na trop Leszka Pękalskiego wpadła sekretarka, która pracowała w prokuraturze rejonowej w Bytowie. Właśnie ona przekładała tam akta, między którymi pojawił się Leszek. Miał wtedy na koncie wyrok w zawieszeniu za gwałt. Sekretarka skojarzyła sobie ten fakt z nierozwiązaną sprawą na nastoletniej sklepikarki. Kobieta przedstawiła swoje stanowisko przełożonym, a ci postanowili sprawdzić alibi Pękalskiego. Okazało się, że przypuszczenia sekretarki były słuszne. Leszek przyznał się do popełnienia morderstwa. Przyznał się, twierdząc, że zabił z pożądania. Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Pękalski bowiem przyznał się śledczym do jeszcze 70 innych morderstw. Zbrodni tych dokonywać miał na terenie całej Polski – Śledczy badający życie Pękalskiego potwierdzili, że mężczyzna rzeczywiście często podróżował. Podczas jednego z przesłuchań Leszek wyznał, że bardzo żałuje. Nie tego, że napadł i zgwałcił Bernadettę. Żałuje tego, że jej nie zabił. Gdyby nie ona być może nadal byłby na wolności. Kiedy Leszek został aresztowany, skierowano go na oddział obserwacji sądowo-psychiatrycznej w Krakowie. Jest to jedno z najbardziej strzeżonych więzień w Polsce Robiono mu kompleksowe badania psychiatryczne. Badano jego cechy osobowościowe, potrzeby emocjonalne, rozwój intelektualny leszek rozwiązywał testy, badano jego kod genetyczny, poddano go tomografii komputerowej mózgu. Na lekarzach spoczywała duża odpowiedzialność, ponieważ to od nich zależało, czy Leszek zostanie uznany za poczytalnego chwili popełnienia morderstwa. Lekarze nie zracali wyników badań ze względu na tajemnicę lekarską. Jedyną wiadomość, jaką udostępnili publicznie, to to, że Pękarskiego nie podniecały filmy pornograficzne, ale zdjęcia już tak, co oznacza, że nie podnieca go ruch, tylko nieruchomy obraz. Doktor Zdzisław Bociąg opisał Pękarskiego jako zboczeńca nekrofila. Jego dzieciństwo było obdarte z uczuć. Od urodzenia był krzywdzony, bity, odrzucony przez środowisko. Z wiekiem coraz bardziej budził się w nim popęd seksualny, który przez poszukiwanie ciepła był potęgowany. Lekarze psychiatrzy stwierdzili u Leszka nekrofilię, sadyzm, nimfofilię czyli pociąg dojrzałych mężczyzn do dziewcząt w okresie dojrzewania oraz pedofilię. Opinia liczyła ponad 300 stron. Leszek wciąż nie może zrozumieć, że zrobił coś złego. Przecież, gdyby zgodziły się na seks, może byłoby zupełnie inaczej. Może nawet ślubby wzięli i byliby razem? Pesaliści po procesie obserwacji Pękalskiego orzekli również, że wampir zbytowa jak później ochrzczono mężczyznę, w chwili popełnienia zbrodni nie był w pełni poczytalny. W trakcie badań seksuologicznych okazało się również, że Leszek cierpi na zaburzenia swojej strefy seksualnej. Jego popęd był tak ogromny, że mężczyzna w ogóle nie miał hamulców przed natychmiastowym zaspokojaniem swoich potrzeb. Prokuratura wojewódzka w Słupsku w trakcie śledztwa dostała dodatkowe pieniądze ze specjalnej puli z Warszawy. Komendy policji w całej Polsce sprawdzały, czy opowieści Pękarskiego pokrywają się z prawdą. Pękalski przyznał się do zabójstwa 67 osób. Z jego wędrówek po kraju policja sporządziła makabryczną mapę. W komendach w całej Polsce zdejmowano z najwyższych pułek zakurzone akta, ale szek wciąż mówił o nowych istotnych dla śledztwa szczegółach, poprawiając policji statystyczną wykrywalność. Policjantów zaskakiwała jego pamięć kiedy dokładnie opisywał miejsce zbrodni i wygląd i ubranie ofiary sprzed lat, czy samochód przejeżdżając niedaleko, gdy uciekał. Bywało i tak, że nie poznawał go świadek, którego Leszek doskonale pamiętał. Pękarski wiedział, jak manipulować policjantami. Zorientował się, że policjanci chcą dowiedzieć się więcej i tylko on im może tę wiedzę dostarczyć. Czuł się ważny. Nie był już niedorozwiniętym lesiem, tylko nareszcie był kimś. Łagodne podejście policjantów i kupowanie mu jedzenia było jedynym sposobem wyciągnięcia od niego istotnych szczegółów. Wiedzieli, że każde podniesienie głosu spowoduje, że mężczyzna się obrazi i będzie milczał przez następne kilka tygodni. Leszek miał w celi magnetofon i kasety, stały dostęp do prasy, w więziennym sklepiku mógł kupować sobie słodycze. Był dobrze odżywiany. W areszcie przytył tak, że trzeba było mu kupić nowe ubrania, bo w stare już się nie mieścił. Leszek, który chciał udzielić wywiadu, miał dużą listę wymagań. W 1993 roku Magda Omiljanowicz przeprowadziła jako pierwsza dziennikarka z nim wywiad przed skazaniem. Zobowiązała się kupić mu kilkanaście par skarpet, bieliznę, kilka kilogramów cukru, kilka butelek coli, papierosy, cukierki, ciastka, konserwy, gazety erotyczne. Jednak najwięcej za rozmowę zapłaciła ekipa niemieckiej telewizji. Za wywiad Pękalski zażyczył sobie telewizor kolorowy z kablówką w celi. Akt oskarżenia odczytywano 5 godzin. Ostatecznie Pękalski został oskarżony o 17 zabójstw. Wyrok zapadł w Subsku w 1995 roku, kiedy było moratorium na karę śmierci. Można było o nią wnosić po uzgodnieniu tego z prokuraturą generalną. Prokurator Mieczysław Buksa zdecydował się tego nie robić ze względu na stan psychiczny Pękalskiego oraz fakt, że proces był wyłącznie poszlakowy. Po odczytaniu aktu oskarżenia, mężczyzna ku zdumieniu wszystkich obecnych na sali sądowej, Oświadczył, że jego przyznanie się do winy zostało wymuszone przez policję, która tym sposobem chciała sobie wyczyścić papiery. Przemyślałem i chciałbym odwołać moje przyznanie się do zabójstw, oświadczył podczas pierwszego dnia procesu przed sądem wojewódzkim w Słupsku. Jestem trochę słaby psychicznie i nie umiem się bronić przed policją. Na wizje lokalne początkowo nie chciałem jeździć, ale mnie do tego nakłoniono. Potem nawet mi się spodobały te wyjazdy i traktowałem je jak wycieczki. Kiedy Leszek Pękalski stanął przed sądem, ten miał całkowicie inny pogląd na przedstawione dowody. Uznał je za niewystarczające. Odrzucił prawie wszystko, z wyjątkiem zabójstwa 17-letniej Sylwii R. Reszta budziła wątpliwości. W efekcie oskarżony został skazany za to jedno zabójstwo na 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. Sąd przedstawił 350 stron uzasadnienia wyroku. Skazany odbywał kary w więziennym oddziale psychiatrycznym. Prokurator i obrońca złożyli apelację do wyroku. Prokurator żądał dożywocia, a obrońca uniewinnienia. 4 marca 1998 roku sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy dotychczasowy wyrok. Zwolnił też oskarżonego z kosztów sądowych. Sędzia przedstawił obszerne uzasadnienie, dlaczego Leszek Pękalski, zdaniem sądu, nie popełnił tych przestępstw. W trakcie śledztwa miał czerpać satysfakcję z tego, że wzbudza zainteresowanie. Obie strony procesu wniosły kasację do Sądu Najwyższego. Ostatecznie prokuratura kasację wycofała, a tą wniesioną przez Obronę Sąd Najwyższy odrzucił jako oczywiście bezzasadną i utrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. Pękarski odsiadywał wyrok na oddziale terapeutycznym w areszcie w Starogarcie Gdańskim. Wyrok można uznać za porażkę organów ścigania. Sam prokurator Mieczysław Buksa, zapytany o tę sprawę, tłumaczył tą porażkę brakiem materiału dowodowego, na który mógłby się powoływać przed sądem. Często pomiędzy zbrodniami a postępowaniem przygotowawczym miały lata. Więc nie można było mówić tu o prawdziwych badaniach kryminalistycznych, jak popranie próbek i materiałów, dzięki którym można byłoby określić kto jest sprawcą. Nie wykonywano wtedy także Technik DNA. Kryminalistyka nie była na takim poziomie jak teraz. Badania genetyczne weszły do procesu w 1985 roku, ale wtedy ślady biologiczne umożliwiały tylko identyfikację indywidualizującą np. zgodność z grupą krwi. Całe postępowanie, prowadzone przy nadzwyczajnym zaangażowaniu sił, kosztowało olbrzymią kwotę ponad pół miliarda starych złotych. Kara 25 lat więzienia dla Leszka Pękalskiego miała zakończyć się w 2019 roku. Był to okres, kiedy na wolność mieli wychodzić najgroźniejsi polscy przestępcy, jak właśnie Leszek, ale i też Mariusz Trękiewicz. W ciągu pięciu kolejnych lat miało wychodzić na wolność kolejne 100 osób, wśród których byli seryjni mordercy i gwałciciele. Ministerstwo zastanawiało się, jak uchronić swoje społeczeństwo przed przestępcami, których resocjalizacja nie przyniosła skutku. Utworzono więc specjalną ustawę, której celem jest umożliwianie izolacji tego typu sprawców z zaburzeniami psychicznymi oraz ich dalsze leczenie. Od tej pory to sąd ma mieć możliwość kierowania osób, które w jego opinii stanowią zagrożenie dla społeczeństwa i które cechuje negatywna prognoza kryminologiczna, na leczenie w ośrodkach zamkniętych. Zakłada się również, by w przypadku gwałcicieli można było zasądzać kastrację chemiczną lub obserwację psychiatryczną. Sąd izolację orzeka bezterminowo, co nie oznacza, że będzie trwała do końca życia. Co 6 miesięcy sąd na podstawie wydawanej opinii psychiatrycznej i wyników postępowania terapeutycznego będzie orzekał, czy taki człowiek wymaga dalszego izolowania, czy nie. Dyrektor aresztu śledczego w Starogardzie Gdańsk, gdzie Leszek odsiadywał wyrok, wystąpił z wnioskiem skierowanym do Sądu Okręgowego w Gdańsku o umieszczenie mężczyzny w ośrodku w Gostyninie. Sąd wydał wyrok, na podstawie którego leszek miał trafić do ośrodka. Argumentował to tym, że u Pękarskiego występują poważne zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią sadyzmu, jak i zaburzenia osobowości o typie osobowości dysocjalnej. Oznacza to, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo, że Leszek znowu będzie popełniał podobne przestępstwa. To jednak nie wszystko. Sędzia zajmująca się sprawą poinformowała, że na podstawie przepisów sąd nakazał pobrać od Leszka Pękarskiego wymaz ze śluzówki policzków. Chodzi o przeprowadzenie analizy DNA. Od wampira zbytowa mają zostać również pobrane odciski linii papilarnych oraz mają zostać wykonane jego zdjęcia, szkice i opis wizerunku. Wyniki mają trafić do odpowiednich baz i zbiorów. Kierownik ośrodka w Gostyninie będzie co pół roku składał opinię. W zależności od treści tej opinii sąd będzie decydował o dalszym pobycie Pękarskiego w Kostyninie. Osadzeni w ośrodku mają dostęp do internetu, oglądają telewizję, chodzą na spacery, mogą kupować sobie sprzęty elektroniczne, posiadać telefony komórkowe. Na ten moment ośrodek jest przepełniony, więc... Ciężko im stosować jakąkolwiek terapię dla osadzonych. Oleszku pękarskim zrobiło się głośno w Polsce, gdy mieszkanie, w którym mieszkał, zostało wystawione na sprzedaż. Nieruchomość w osiekach to po poniemiecki, trzyrodzinny budynek. Po upadku PGR-ów przejęła go Agencja Nieruchomości Rolnych. Obecnie mieszkają w nim dwie rodziny, które wykupiły mieszkania na własność. I jak powiedział wójt gminy Boże Tuchom, dr Widolt Cyba, dbają o swoje części. Natomiast lokom, w którym jako ostatni faktycznie mieszkał krewny Leszka Pękalskiego, jest w kwestii gminy. Pustostan popadł w ruinę, wymaga generalnego remontu. Gdy już o przetargu mieszkania zrobiło się głośniej, do urzędu gminy zadzwonił sam Pękalski. Nie chciałby go wymeldowywać. Dopytywał o zdrowie swojego wujka, gdzie mieszka. Bardzo był zainteresowany tym, jak nastawieni są do niego ludzie w samych osiekach. Mówił z sentymentem o tej miejscowości, że chciałby tu wrócić. Jeszcze w 2019 roku gmina planowała sprzedać to mieszkanie, ale wycofała się z przetargu. Zdecydowała, że przeprowadzi postępowanie, gdy Leszek Pękalski zostanie wymaldowany. Gmina Bożytuchom wymaldowała Leszka Pękarskiego z mieszkania w budynku Osieki 7 w marcu 2020 roku. Kilka lat wcześniej przeprowadziła jego wujka do lokum w Bożytuchomiu. Mieszkanie po Wampirze Zbytowa kupiło za prawie 40 tysięcy małżeństwo mieszkające w gminie Bożytuchom: To Sonia i Marcin Burant, którzy działają w branży weselnej. Do zakupu zachęciła ich architektura, zamierzają przeznaczyć go dla turystów. Małżeństwo prowadzi kanał na YouTubie, gdzie pokazują proces remontowania domu. Kanał nazywa się Sonia Zbytowa. Widziałam, że przez dłuższy czas nie dodawali filmów, ale pani Sonia wrzuciła chyba tydzień temu nowy filmik. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają prace nad byłym mieszkaniem Wampira Zbytowa, to serdecznie zapraszam was na. Tamten kanał. Sonia zbytowa, tak się nazywa. Węgalski trafił do Kostynina na okres bezterminowy, czyli prawdopodobnie do końca życia. Co pół roku ma mieć komisję lekarską, jednak wątpię, że jakiś psychiatra podejmie decyzję, by wypuścić go na wolność. Przeczytałam podczas robienia researchu, że w Niemczech i w Holandii są specjalne tak zwane sex workerki. Specjalizujące się w zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Co ciekawe, są one opłacane przez państwo. Taka usługa jest zapisywana na receptę jako element terapii. Niedawno pojawiła się kolejna nadzieja. Policyjne Archiwum X, zajmujące się niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat, zajmie się ponownie morderstwami, do których przyznał się pękalski. Ale które nie znalazły się w akcie oskarżenia. O zbrodnie, z których został uniewinniony, nie można go ponownie oskarżyć. Być może dzięki najnowszym metodom badań, wtórnej analizie akt i materiału dowodowego, uda się ustalić, czy sprawcą tych morderstw był Leszek Pękalski, ponieważ do dzisiaj nie odnaleziono sprawców zbrodni, do których się przyznał w trakcie śledztwa. To już wszystko na dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że sprawa Leszka była dla mnie bardzo, bardzo ciężka do stworzenia, jak nie najcięższa. W sumie wiele razy żałowałam, że się za nią wzięłam, i nawet teraz nagrywając ten podcast, czuję się tak wypompowana, taka przeciążona, jakaś brudna. Musiałam kilka razy przerywać zarówno i pisanie scenariuszek, jak i tutaj nagrywanie naprawdę ta sprawa wzbudziła we mnie. Może nie nawet jakieś emocje bardziej jakieś obrzydzenie, taką łatwość w popełnianiu tych zbrodni, żeby zaspokoić swój popęd seksualny, no to, jest, to jest coś po prostu nie do przejścia dla mnie, naprawdę. Czułam się e, okropnie tworząc ten podcast. Do dzisiaj nie wiadomo oczywiście, ile zbrodni tak naprawdę pełnił Leszek, dlatego opisując je używam, staram się używać słów prawdopodobnie, ponieważ nie chcę ich mu przypisywać z pewnością i też e, proszę was, e, jak słuchacie ten podcast, to Pamiętajcie, że to są zbrodnie opisywane przez Leszka Pękalskiego, jednak nie został on skazany za nieoficjalnie przez sąd, więc do tej pory nie wiemy, czy rzeczywiście je dokonał, czy nie. Choć w mojej opinii, no to jeżeli rzeczywiście śledczy, którzy go przesłuchiwali byli w szoku, że wie, zna tyle szczegółów dotyczących danej sprawy, no to coś w tym musiało być. Z tego co czytałam właśnie w źródłach, to potrafił powiedzieć, jaką ofiara miała, jakiego koloru ofiara miała bieliznę, czy potrafił nawet w trakcie wizji lokalnych mówić, że poprzednim razem jak tu był, to był inny kolor ścian. No, wydaje mi się, że osoba, która nie ma nic wspólnego z, ze śmiercią danej osoby, no, nie wiedziałaby o takich szczegółach. To daje więc dużo do myślenia, że jednak Leszek za wiele zbrodni, które popełnił, nie poniósł kary. Może się mylę, nie wiem. Jakie wy macie odczucia na ten temat? Bardzo mnie to ciekawi, także napiszcie, proszę, w komentarzach. No, mi się wydaje, że może nie wszystkie, ale jednak większość z tych zbrodni, do których się, do których się przyznawał, które opisywał, jednak. No jednak on je popełnił. Na pewno te, które ja opisywałam w dzisiejszym podcaście, o których wam tutaj mówiłam, no to myślę, że Leszek no jest sprawcą, tak? Ale proszę napiszcie, co wy sądzicie. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że przyjemnie się Go Wam słuchało, że nie będziecie mieli takich odczuć jak ja. Zapraszam do oczywiście do subskrypcji kanału osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. I zapraszam Was na mój profil na Instagramie Polskie Zbrod. No, a my słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia i uważajcie na siebie. you